Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, gramy dziś znowu w grę Hades. Tak, zanim coś, to powiem wam, że zainwestowałem ciemność trochę w różne rzeczy. Po pierwsze, dusza Styksu jest ulepszona, teraz co 4 sekundy mamy ten kamyczek. No i pewność siebie podinwestowałem 2 razy, żeby trochę więcej bić. I no, nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Chyba nie. Więc poczekaj, aż się wczyta. Dobra, wczytało się. I tak, niestety dzisiaj idziemy z Heksagryfem. A jeśli chodzi o badziew, który tutaj wybrałem, stwierdziłem, że no muszę zdobyć achievementa za to, żeby, no, mieć 20% bonusu z tego pióra, więc wcześniej czy później muszę to zrobić, to niech będziesz potorturuje się teraz. A wszystkie takie właśnie przyjemniejsze rzeczy na kiedy indziej zostawimy. I tak, nadal bez trybu boskiego, bo jakoś tak nie chce mi się go włączać, czy źle by było mi z tym, gdybym włączył. Seems much too noisy complicated as a hunting weapon when you could just use a nice quiet bow, but hey, to each her own. Okej. A taki smoczniejszy ma szansę krytyka, wystrzał, odskok. Bierzemy to, bo to odskoka tego jeszcze nie mieliśmy, więc tak. I okej, zapominam ciągle o tym, że mamy taki krótki zasięg na tym. Okej. Pióro się ulepszyło. Czy idziemy do chaosa? Nie. Lubię chaosa, ale nie tym razem. Tym razem wolę grać ostrożniej. Okej, kolejny wróg. I kolejny. I jeszcze kolejny. Nie zdążyłem. No cóż. O, młotek. Tak. Uwielbiam młotka. A, dobra, mamy licznik czasu nawet pokazujący ile jeszcze. Zanim się straci pióro. Kurczę, tutaj trzeba naprawdę szybko to robić, żeby pióro dostać. Znowu. No niestety. Ktoś mówi, że to pióro będzie bezużyteczne, ale... Atak odbija się od wroga. Pióro namierzeni przez tak specjalnie i poruszają się wolniej, czy mniej więcej obrażeń. Atak specjalny staje się rakietą. Okej. Zdecydowanie to jest świetne. I mamy jeszcze klucza. Jak ja uwielbiam klucze. Głównie dlatego, że będę musiał wcześniej czy później i tak użyć klucza sobie do takiej rzeczy, którą najłatwiej nazwać resetem lustra, bo teraz to są aspekty na lustrze, których bym nie chciał może. A co za tym idzie, fajnie by było, gdyby właśnie no ciemność na nie poświęcona była zwrócona. Więc tak, a póki co znowu nie dostaniemy bonusu. Że to jest masakra. Naprawdę, to jest masakra. Ja tutaj tak lamię z tym piórem, że to jest smutne aż. Czy nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tym. O, udało się. To teraz jeszcze tylko 18 razy. Niepocieszające, wiem, ale inaczej... Inaczej tego nie umiem podsumować, to nie ma niczego pocieszającego w tym, że muszę tyle razy to jakby zrobić. Jestem świadom, że to jest coś, z czym się będę męczył długo pewnie. Ale może... Oczywiście, że nie, musieli dorzucić kolejną falę, żeby pióro nie zdążyło się aktywować. Ale no naprawdę, ja nie będę żartował, nie będę udawał, że jest lepiej czy coś. Jestem świadom, że będę musiał się omęczyć z tym dosyć długo. A cóż, jak zwykle.
Chciałem do tego dojść, że ktoś mi przeszkodził, ale już jesteśmy z powrotem. I tak. A czym to stanęło wcześniej? A no tak, na tym, że mam pióro, że nie umiem go zaliczać. I że to jest nierealne po prostu, żebym w ogóle mógł próbować zdobyć tego achievementa. W moim odczuciu. Przynajmniej nie heksegryfem, może jakąś inną bronią, albo się bardzo poulepszał, to by było lepiej. Chociaż jeśli mam być szczery, to zanim to, to jeszcze musimy się postarać z jedną rzeczą. Czyli konkretnie mówiąc, w ogóle z przeżyciem, przetrwaniem, poradzeniem sobie. A to, że piórko nie będzie dawać bonusu, to tam pal licho, jeśli uda nam się cokolwiek fajnie dzisiaj osiągnąć. Co niestety zaczynam powątpiewać, patrząc na to. No, jak to teraz wygląda? Chociaż... może to wina tego, że teraz jestem rozproszony po tym, jak znowu... a nie wiadomo, jak długo mnie zajęli. Powiem szczerze, nie sprawdzałem czasu. Little scamp, she seldom shows respect to anyone, not even me. But I'll enhance her blessing nonetheless. O. Okej. Okay. Ja tak wywołuję. Piorun przez danie obrażeń, tak specjalny piorun. O, wystrzał spod piorun. Ja weźmy na atak normalny. Czemu nie? Okej, okay, dostaniemy teraz kolejną... kolejny nektar chyba? Tak to się chyba nazywało? Tak, to chyba jest nektar. Nigdy nie jestem pewien. Tak czy inaczej po prostu tą butelkę przyjaźni magiczną. Tak najłatwiej to chyba nazwać. Magiczna butelka przyjaźni. Brzmi zupełnie jakbym opisywał pewien taki płyn, który nazywa się... bardzo podobnie do wody, ale no wodą nie jest. Ale no. Nie ma co teraz nad tym się tak rozważać, zastanawiać, po prostu skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na eksterminacji tutejszych duchów i innych rzeczy, które są złe, niedobre i chcą mnie pokonywać. I może na zdobywaniu bonusów za to głupie pióro. Mówię może, bo nawet już nie chcę o tym myśleć. Naprawdę nie chcę myśleć o tym piórku i o tym, jak bardzo będę musiał się przez nie męczyć. Ale dobra, mniejsza z tym. I co tu mamy? Atak wywołuje lepsze pioruny albo odskok. Zadaje jeszcze więcej wrażenia. Lepsze pioruny. I tak, tutaj idziemy po klucze. Definitywnie. Wiem, że kryształy też będą potrzebne do wykupywania wielu rzeczy, ale... no klucze potrzebujesz, by otworzyć dalsze sekcje lustra. Albo się zresetować. A obie z tych rzeczy są teraz naprawdę kuszące. Dla mnie. Dobra. Zdążyłem. To mówicie. I okej, bonus od Dionizosa. Chyba zaraz będziemy musieli się już męczyć z Megairą, albo jej siostrą. Którąś. Co jest trochę niepokojące, bo jestem w fatalnym stanie. Dobrych błogosławieństw w sumie to ja nie mam. Jedne co mój atak specjalny zmieniony jest teraz na fajniejszą rakietę. Niż to co było wcześniej. Dzięki młotkowi. Nie zdążyłem. No ale jest Dionizos. To może już trochę pomóc. Dzięki. Atak specjalny wywołuje przepicia, wsparcia albo afterparty. Nie wiem, jaski wymach. O, i tak, to będzie fajne. I to już chyba będzie boss. Ciemność teraz czy klucze? Powiedzmy, że idziemy po ciemność. Nie, jeszcze nie? No proszę. Dłużej będziemy tutaj tkwić niż myślałem. Nadal jednak uważam, że ciemność jest tym lepszym wyborem. Bo klucze jak klucze. Fajna sprawa i tak dalej, ale... no, bez ciemności i tak te klucze po nic.
Tak, mówię, jeśli będę miał się resetować, to dopiero później, kiedy już będę miał bardziej ogarnięte wszystko. 30 ciemności. Bardzo ładnie. Teraz hard albo granat. Idziemy po granata. No to teraz idziemy już na mega. Teraz co chcę? Jeszcze to? Nie. To. I rozwalmy tutaj, bo czemu by nie? Chociaż myślę, że niczego tu nie będzie. Dobra. Nic tu nie ma. Idziemy ginąć prawdopodobnie. Something, Zach, because I'm curious. Do your Olympian relatives know the real reason you've been trying to escape? I'll get around to that in due time. The family, they'll understand, no doubt. You're in over your head, you idiot. You'll fray what bonds are left between Lord Hades and those ingrates on Olympus. Jak tak się przedstawiasz, to nie wygląda to najlepiej. Meg. Tak samo jak ty nie wyglądasz najlepiej, będąc pod wpływem przepicia. Aha, oczywiście. Oczywiście. Gdybym miał tarczę, to tego tak by rzecz jasna nie było. Bądźmy sobie szczerzy. Ale mniejsza z tym, co by było, co nie było. Skupmy się na tym, by... no, po prostu wygrać. Może się jeszcze uda. Nie, żebym w to wierzył szczególnie, ale może się uda. No nie. Szkoda. Ale nie ukrywam. Jak nawet lubię Hexagryfa, tak nie lubię grać, bo nie lubię i nie wychodzi. Dobra. A ten znowu coś będzie chciał nam marudzić. Ale okej, posłuchajmy. Whipped by Megara the Fury. Eh? I always wanted to say that. Whipped, you know? Referring both to how badly you lost and to that glowy purple whip she's always threatening me with whenever I try to talk to her. I get it. A nie ten przycisk. Tutaj jest okej. Okej. Pogadajmy więc z Achillesem. Potem dajmy duży kolejny ten butelek, bo jakoś ją lubię, po prostu chcę, żeby się cieszył. A potem zobaczymy, co dalej. Achilles, sometimes I fear that father, if he learns that you've been aiding me, that he will not be generous with you. Don't worry about me, lad. Your father's still getting caught up with work that I created for him in my mortal days. Besides, there's nothing he can take from me. We have a mutual arrangement, he and I. Oh. I hope you're right. Proszę. Oh my. Your Highness, are you really sure you want me to have this? Tak. I really am, Dusa. I hope you enjoy it. Yay. Jeszcze bardziej. Mhm. Tak, kurczę. Fajnie. I just wanted to apologize because I think maybe I didn't act very appropriately last time you spoke to me. But I just really, really like this job and I promise I will always do my very best, so I just hope I'll have another chance. Tusa, nie przejmuj się, wszystko jest w porządku. Please, there's no need to apologize. You've been doing a wonderful job, really. Right? You really mean it, Prince? Thank you. Thanks so much. I poszła jak zawsze. Please make yourselves at home. Przyczyna śmierci głaz. Pięknie. Pięknie, wspaniale. Dobra, Hades, co tam chcesz powiedzieć? I see you've decided to come home. Changed your mind yet? Or looking for more pain and suffering? More pain and suffering for sure. After all, you taught me to appreciate the finer things. You keep telling yourself that, boy. But mark you my words. Sooner or later, this life that you have chosen for yourself shall teach you I was right. Okay, okay. Good talk. Good talk. Zobaczymy, co
tutaj Orfeusz będzie chciał powiedzieć. Orfeus, I ever tell you I once single-handedly slew a multi-headed bone hydra within the magma fields of Asphodel without so much as breaking a sweat. My, that is wonderful to hear, my friend. Another in a litany of such heroic deeds, more noble than the heroes of our verse, and even great Achilles over there. I'm glad you think so, mate. These tales of my valorous accomplishments do seem to cheer you up, so I will keep reporting back once I rack up some more. Okej. Zobaczymy, czy jest jakaś fajna oferta. Za 100 klejnotów diament. Powiedziałbym, że to jest świetne. Ale niestety nie mamy klejnotów. My tu niczego nie mamy, ale ciekawa oferta. I was pleased to see an order pending approval for the release of Orpheus with the house contract annex. If father wants him to start singing again, locking him in Tartarus doesn't seem like the most efficient way to go about it. Besides, I think he's suffered enough. Your father found a certain peace from song, my child. Perhaps with this reprieve, our Orpheus shall reconsider and resume his craft. Your worried father doesn't have enough live music to enjoy while brooding over his gloomy court. Your father's temperament is easier to navigate when he is in relatively better spirits. And my opinion is that punishing the court musician does not further your father's goal with him. I'm just glad to see him back. Dobra. Starczy tego wszystkiego. Teraz tak. I'm growing stronger. Mam coś fajnego sobie tutaj poulepszać w sumie. Mógłbym maksymalne życie. Chyba jakieś inne, ale... Chyba niczego takiego szczególnego na razie nie ma. No więc lecimy dalej. Proszę o jakąś dobrą broń. Rękawice. To już jakiś mówił. Jak rękawice. Twin fists of Melfon. Our strength combined surely cannot be stopped. Ready, Melfon? Ja nie jesteśmy magicznym hakiem. A, dobra, to to. Dobra, pamiętam to już wszystko. Dobra, pamiętam już te rękawice. I za co je tak uwielbiałem. Dobra, to bierzemy. Pytanie, czy chcę znowu się męczyć z tym, czy może jednak pomyślmy o czymś innym. W sensie... Mógłbym, ale... No jak już mówiłem, nie jestem pewien. To jest pierwsza sprawa, a druga... Chyba ze słabo jeszcze gram, żeby się nauczyć dobrze używać tego pióra. Więc zamiast się męczyć tym, to weźmy sobie coś przyjemniejszego. Pomyślmy, co takiego w sumie można by było zrobić. Weźmy najprostszą rzecz, czyli obroże. W ten sposób mam trochę więcej życia, może nie będę tak łatwo umierał, lamił i w ogóle. Your place is here and nowhere else. The same as it is mine. There's not of any worth to see beyond this realm besides. I'll be the judge of that. Dobra. Znowu? Wow, ona mnie strasznie uwielbia. I'm able to join you myself down there, or even hear you respond for that matter, but anyway, here. Okej, czy jest coś fajnego? Atak jest mocniejszy, wystrzał, wyszukuje przeciwników, ma tak dalej. Wszystkie rzeczy są... Okej, nie, weźmy coś takiego. Oj, zapomniałem już, jak przyjemnie jest grać tymi pięściami. Definitywnie. Cieszę się, że w końcu coś innego niż miecz, łuk i pistolet się trafiło. O! Można od pięściami byłbym w stanie na czas pióra aktywować, jak teraz myślę. Thank you. Oj, oj, no cóż. Kolejna przeszkoda mała. Ale i tak będzie dobrze. I tak, chyba na przykład, jakby sobie próbował zaliczyć to wszystko, to nie będę patrzył na ciemność, tylko wezmę jakieś pięści czy inną broń, z którą się czuję mega komfortowo i mega szybko obczyszczę pokoje, tak nawet z mojego wyobrażenia. I na bazie tego właśnie sobie tam coś spróbuję. A póki co, co mamy? Atak staje się z ekscencją trzech uderzeń, hak z odskoku zdaje większym obszarze. Szepki.
Okej. Nie można przerywać mi ciosów. Świetna rzecz. Jeszcze mniej obrażeń. Przecież byśmy mieli dojść wyjątkowo gdzieś dalej. Fajnie by było, ale... Nie, żebym jakoś szczególną nadzieję z tym wiązał. Tak czy inaczej, okej. Jest dobrze. Jest świetnie. A, teraz chodź tutaj. Tak? Chcesz mi zadać obrażenia? No to dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. No chodź tutaj. Nie, pięknie, pięknie. Nareszcie jakaś sensowna broń. A nie tylko jakieś łuki, miecze. Dalej, bo myślę, że łuk jest fajny jeszcze na tej opcji, którą mam, ale jeśli mam być totalnie szczery, to na przykład miecz mi nie leży za bardzo. Heksagryf niestety też nie do końca, bo jak uwielbiam heksagryfa, tak jak mówiłem już. Dzisiaj powtórzę to po raz kolejny. Niestety nie umiem go używać w walce. To ani trochę. Natomiast takie pięści, no, dostaję obrażenia, okej. Ale to głównie przez to, że... źle wyceniam wrogów. A same obrażenia, czy technikę walki mam bardziej opanowaną niż naprawdę z innymi. I dobra, kolejna ciemność. I dostaniemy Afrodytę, okej. To jest świetna rzecz, bo osłabianie wrogów, coś, co jest właśnie taką jakby ekskluzywną cechą dla Afrodycy, jest świetne. Potężne, przydatne i w ogóle... No, lubię. Ale tylko, że dostałem tutaj poważne obrażenia, bo jestem nieostrożny. Ale tak. Szczerze powiedziawszy, wierzę, że jeśli nie zlamię jakoś poważnie, to może nawet dzisiaj znowu odwiedzimy... Elysium? Tak by się to nazywało. No, ogólnie trzecią krainę. A od Afrodyty musimy zobaczyć, czy mam... Podobnek? Nie mam. Dodajmy już od razu. Lady Aphrodite, I am truly blessed simply to have made your acquaintance, so this is for you. Jej, dostaniemy nową rzecz. Lasting relationships are built on reciprocity. So if you lavish me with gifts, why, what am I to do but give you something in return? Jej. I'm honored, Aphrodite. Inaczej mówiąc, potężniejszy dar od Afrodyty i pierwszy dar zawsze z Afrodyty. Okej. Atak specjalny zadaje więcej obrażeń i wywołuje osłabienie, odskok w miejscu końcowym. Wszystkie życia są lepsze. To jest lepsze. Nie zauważyłem, że ten... Nie zauważyłem, że tam były pieniądze. Ale tak, osłabienie w miejscu końcowym to jest to, czego mi było trzeba. Obrażenia to przy tym jeszcze dodatkowy po prostu benefit. I przy okazji jakaś przepowiednia została wypowiedziana, więc nie wiem, o co chodzi, ale... Albo skończyliśmy jakąś przepowiednię, albo właśnie udało nam się zrealizować kolejną część przepowiedni. Tak czy inaczej jest dobrze. Okej, klucz. Przyjemnie. Serce, oj tak, serce zawsze z przyjemnością przyjmę. Chodzi tylko, żeby to musiał o nie powalczyć przeciwko czaszkom, które nie są jakieś szczególnie groźne, ale jest ich pełno. To znaczy, że gdzieś musi być chyba styrta? A proszę, nie ma styrty. Okej, czyli po prostu milion czaszek zarzucili. Okej. Udało się i... O, walka między bugami. Czy chcę walkę między bugami? No nie za bardzo. Pójdziemy wyjątkowo do sklepa. Okej, stać mnie na granatę i stać mnie na ciemność. Z takie też rzeczy kupię. Szczerze, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogę wybrać, to oczywiście, że odskok pasji ulepsza. Jest dużo bardziej opłacalny. No i lecimy po dalej klucze. Nie wiem, co jest z nim tak z moimi gwiazdokluczologizmami. Teraz ten akord był jeszcze lekki, ale...
No dobra. Może nie będę się nad tym zastanawiał, bo jakieś takie dostaję lagi umysłowe. Więc tak, zdecydowanie lepiej, żebym się skupił na rozgrywce niż na zaćmie umysłu, która mnie dotyka dzisiaj. Ale tak, definitywnie pięści w aspekcie Talosa to są moje ulubione. Chociaż aspekt Zagreusa też będzie świetny, jak się go ulepszy krwią, ale powiedzmy, że nierozsądnie wydałem całą krew na jakieś pierdoły i teraz nie mam na to, co będzie mi potrzebne. Leczenie? Czemu nie? Okej. Okej, świetnie. Świetnie. Dobrze. 76, no piękny wynik. Bardzo dobry. Dobrze, dobrze jest. I teraz granat czy serce? Podejrzewam, że to może być ostatnia rzecz przed tą Meg albo jej siostrą, więc bierzemy granata. Nie, jeszcze nie, okej. Ja coś mam naprawdę zaburzone postrzeganie rozmiarów tej krainy pierwszej, że ciągle myślę, że po prostu jak dostaję jakieś opcje serca albo granata czy coś, to od razu o, na pewno się już kończy. Ale dobra, ja tu będę narzekał, po prostu skupmy się na tym, żeby przeżyć jak najlepiej. Oczywiście i tak dostałem już niepotrzebne obrażenia, ale spokojnie, damy radę. Okej, granat. No teraz to ulepszenie aż takie dobre nie jest, więc weźmy tamto. Kolejny sklep. Na nic wyjątkowego chyba nas stać nie będzie. Więc weźmy... O. Będzie mega. Oczywiście mam prawie pełen to granat. Okej. No to już się bardziej opłaca. Znowu. Ponownie okej, 8%. Nie najwięcej, ale... Syzyfonę. Okej, czyli teraz ona. How about no? No murder. No murder. Okej, będzie pomniejszać pokój, pamiętam, ona jest okropna. Nie lubię z nią walczyć, chociaż chyba walczyłem tylko raz, więc ciężko powiedzieć na 100%, że nie lubię, ale osobiście naprawdę nie czerpię aż takiej radości z walki z nią, jak z walki z Meg, czy... nie pamiętam teraz imienia, ale dzisiaj Zagreus nawet je wypowiadał. To coś na A. Całe szczęście, naprawdę. Mimo tego, że nie lubię, bo pomniejsza ten pokój i niektóre takie ma mocno chaotyczne, tak jest nadal w miarę prosta. I tak jak mam zapas życia, albo nie przejmuję się jakimiś pierdołami, nie stresuję się nie wiadomo czym, to daję radę bez problemu. No, chyba że dostaję potem takie ataki, no to z takimi rzeczami to ja sobie radzić nie umiem. Ale tak, to jej głównie mnie leczy. Ratuje to, że mam duży zapas punktów życia. No. No, ale tu macie właśnie jeden z powodów, dlaczego tak mówię, że jej nie lubię, chociaż tylko raz z nią walczyłem. Po prostu jej ataki połączone z małym pokojem są okropne. Ale okej, udało się. Jesiąc ciemności, oj tak. Nawet jak już zaliczyłem te piętra pierwsze, czy drugie, czy którekolwiek tą bronią, opłaca się dla samej ciemności to wszystko robić. I tak, nic nie ma do wzięcia. Czy posunięcia do wzięcia, tak tutaj może coś było? No, nie ma niczego sensownego. Idźmy dalej po prostu. I okej, zobaczmy w takim przypadku. Dobra, czyli hydry nie pokonaliśmy pięściami, warto wiedzieć. No w takim wypadku dostaniemy tego diamenta, jeśli się uda. Pierwszy bonus to Hermes. Hermes ma ciekawe niektóre,
A inny ma badziewne, więc nie spodziewam się niczego, nie oczekuję niczego. Ale jeśli coś fajnego wpadnie, to będę zadowolony. Dobra. 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 Okej. Kolejni są. Dobra. Dobra. Na spokojnie, metodycznie, powoli dam radę. O! Stopka. Zresztą, tak szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, ale zawsze to bym mówił stopka, bo mi to wygląda na jakąś stopę słonia czy coś. Pewnie gdzieś w dzienniku możemy zobaczyć, jak się nazywają ci wrogowie wszyscy, co? Chciałbym zobaczyć. Inne postacie, podziemia, piekielny oręż, podziemia... Nie. Wrogowie. Zaraz możemy znaleźć. Nie, nie. Nope. Nope. Czachołamacz. Okej. Okej. To jest... rzekomo cyklop. Okej. Atak jest szybszy, szansownik, atak specjalny jest szybszy. To jest świetnie i tu bardzo bym chciał, ale weźmy... Weźmy po prostu... To, co jest na liście. I czyżby to było to, o czym myślę? Tak. I kurczę, jak na złość nie mam teraz. Dla niej butelki. Chyba, że można dostać od niej butelkę jakimś cudem i im dać potem. Must be Eurydice. Majesty. Jeszcze uwielbiam. Uwielbiam jej piosenki. Ale pogadajmy. Bo może uda się jakieś coś zrobić, żeby spotkać się z Orfeuszem. Well, it's just, I think you may know an Orpheus, don't you? Quite musically inclined, a little dour, impressive hair. He's court musician in my father's house. Okay. Calls you his muse. Says he misses you terribly. I thought you should know. Orpheus said all that, huh? Tell you what, the next time you run into him, you ask him about the time that he came all this way to try and save me, even though I was already dead. Can you guess how that turned out? Yes, I do believe I can. Look, I didn't mean to upset you. Yeah, well, neither did he. But you know what? Actions beat intentions, hon. Now here, how about a treat and you can be on your way. Okej, okay, nie jest zbyt zadowolona z tego wszystkiego. Polsów dały wyższą rzadkość. 4 dostałem poziom, albo... A, weźmy to. Bardzo wydaje, ryzyskuję większą rzadkość. Teraz to od tej, jakiej tam... O... Afrodyty? Chyba? Tak, od Afrodyty teraz jest legendarne, więc so, może być jeszcze lepsze, fajniejsze, mocniejsze. Bardziej zabójcze. Tak czy inaczej... Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej z tym. Bo na pewno mam mało darów, mniej niż zazwyczaj, to muszę powiedzieć szczerze. Ale czuję się, że... Dosłownie, że... Jest solidniej niż w wielu innych sytuacjach. Mimo tego, że właśnie no dary mam... 3 dopiero? Chyba? No? Jak tak myślę, tak, 3. No dobra, może 4, jeśli liczyć młotek, ale młotka nie da się ulepszać i nic, więc nie wiem, czy zaliczy się do darów. No, ale mamy kolejny przynajmniej. Okej. Okay. Atak specjalny jest mocniejszy, może odbijać, gdy trzymasz odbrożenia, zdajesz obrażenia wrogom wokół ciebie i chwilowo odbierze taki.
Biorę to, bo to jest do tego, jakby tego zlecenia, achievementa, czegokolwiek. A, dobra, nie teraz tak, inaczej. Bierzemy to, bo to ciemność, ciemności zawsze chcę. No i niech będzie to szansa na leczenie się przez kilka potyczek, świetna sprawa. I tak, trudniejszy wróg w zamian za kolejną Afrodytę, jak najbardziej. Kurczę, ten odcinek znowu długi wyjdzie, już widzę. Ale co ja tam będę narzekał? Wiem, że co niektórzy z was uwielbiają, jak robię długie odcinki. I za to narzekałem, jak jest dłuższy niż 15 minut. Więc ja wiem, że wszystkim nie dogodzę. Ale... powiedzmy, Hades jest grą tego typu, że tutaj ciężko przerwać odcinek w połowie podejścia. Nie mówię, że się nie da. Ale ja osobiście bym, powiedzmy, za takie, jak ja to mówię, polsatowskie cięcie był bardzo wściekły. Więc lepiej dokończymy to podejście po prostu jeszcze w tym epizodzie, żeby następnym mieć czystą kartę i ewentualnie się zdecydować na to, co będzie dalej. Czyli na czym zobaczyć, jaka broń znowu będzie dawała ci bonusy do ciemności. Nie ukrywajmy, potrzebuję jej bardzo dużo. Sobie nie jest silniejsze. Wystrzał albo częściowo odpowiedź na ataki od bliskich wrogów. To jest świetne. Ja bym to bardzo chciał, ale nie. Bierzemy to, co jest na liście. I teraz Zeus. Czy Zeus jest jakiś wyjątkowo dobry? Nie, wydaje mi się. Więc tam weźmiemy to, co będzie na liście, jeśli coś będzie z listy. A jeśli niczego na liście nie będzie, to wezmę to, co będzie najlepsze, ale... no mam nadzieję, że dostanę coś sensownego, bo jak mówię, nie czuję, żeby dary Zeusa były najlepsze. Już Hermes nawet ma przydatniejsze, przez to, że on po prostu przyspiesza. Dobra. Gin, gin, gin. Zgin, przepadnij, umrzyj. Czy cokolwiek innego mogę jeszcze powiedzieć o tych przeciwnikach. Gin. Gin. Zgin, przepadnij. Chociaż dobra, mogę powiedzieć w sumie jeszcze, jak tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o Zeusa, to co na pewno ma dobrego, to pamiętam, że miał coś związanego z takimi rzeczami jak po prostu błyskawice, które same z siebie latają. Jego przywołanie dające błyskawice wokół mnie też jest potężne. Ale większość darów niestety jest nie najlepsza. No, jak zobaczyliście zresztą na Hexagryfie, że błyskawice, które trafiają po bliskich wrogów, fajno. Tylko problem w tym, że czasami właśnie są sytuacje tak jak tutaj, że jest jeden większy, potężniejszy wróg i wtedy to jest bezużyteczne. Ciekawe. Trzymasz wrażenie na wrogu do pion. No właśnie o tym mówiłem między innymi. To jest świetna rzecz. Co ty oferujesz? Leczenie? No to oczywiście, że biorę. Dobra, dawaj ta wrogów. Dawaj ta wrogów, im prędzej ich się pozbędę, tym lepiej. Jeszcze tylko 8, okej. Okay. W takim razie chodź, bombiarzu. I tak. Dwóch. Jeden. Zero. Ilekolwiek zdrowia by to nie było, i tak to będzie plus, więc świetnie. Czy idziemy po klienty, czy po klucz? Klucz będzie trudniejszy, ale... no, klucze chyba są mniejsze od klienotów. Na ten moment. Bo generalnie mówiąc, to klienty też pewnie będą jeszcze czegoś bardzo fajnego potrzebne później. Aha. Mini głowy hydr. Nie wiem, czy to znak, że już jestem bardzo blisko hydry? Czy po prostu to są przeciwniki, które zawsze mogą się gdzieś trafić? Nie interesuje mnie to. Wiem, że się nazywa Drakon, bo to już... no, szukając tych... jakby stóp, które się okazało cyklopami, to właśnie, no, znalazłem takie w sensie. No i chodź tutaj, musimy zbić ci teraz to i już nie uciekniesz. Ale się pojawią nowe, oczywiście, bo jakby inaczej. Jeszcze nigdy nie może być tak, że pokój jest już zapełniony wszystkimi wrogami od początku. Przecież musi tak być po prostu, że jest kilka fal. Nie jest nic złego, żeby nie było, ale... no, fajnie jest od początku wiedzieć, z czym się mierzymy. I okej, okay, dwa klucze. Świetnie. Tutaj mogę sprzedawać.
to, że nie chciałbym się tego pozbywać, ale wiem, że jest achievement chyba za to, żeby legendarny dar usunąć w takim miejscu. Szczerze nie. Nie będę tego robił, nie chcę po prostu sabotować sobie podejścia. Kiedy indziej to wszystko zrobię. A póki co idziemy. Granat. Wydaje mi się, że nadal będzie najlepszym wyborem, więc nie. Bierzemy granatę. Granat mocy. Delicious. Okej, tutaj mamy 4%, tutaj mamy niewiele więcej, tutaj duży przeskok. Wiem po to i tak, Hydra już. Ajajaj, ojajaj. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo Hydra jako taka trudna nie jest, jest irytująca co najwyżej. No, dawaj Hydra, pokaż na co cię stać. No dobra, dawaj. Zaraz pewnie dostanie niewrażliwość i wezwie pozostałe główki, jeśli się nie mylę. Więc muszę być gotowy na to. Da, już to jest. Okej. Nie wiem, co jaka głowa robi, bo nie pamiętam. Ale wiem, że po wyglądzie głowy da się już od razu rozpoznać, jakie ona będzie miała działanie. Nie zmienia to jednak faktu, że chcę po prostu skupić się pojedynczo na byle której głowie, wyeliminować ją, potem iść do następnej i w ten sposób działać. Dobra, dobra. Kolejna głowa wyeliminowana. Ostatnia została tutaj. Taka sama jak tam. Okej, czyli te będą wypluwać jakby fale pocisków. Co robiła tam ta pierwsza, taka jakby z rogami srebrnymi czy niebieskimi, to nie mam pojęcia. I pojęcia mieć nie muszę. I przy okazji odpowiedziałem sobie na pytanie, co z wariantami Hydry. Są warianty. Totalnie inne głowy się mogą pojawiać. Bo jeśli chodzi o estetykę głów, to te, które widziałem teraz, to chyba pierwszy raz się pojawiły tego typu. Nie mogę zagwarantować, że tak było, ale tak mi się wydaje się. Okej. Znowu będzie wołać swoje główki. Okej, przynajmniej mogę teraz dowiedzieć się, co robią te rogate. A, czyli one po prostu skaczą i robią te fale uderzeniowe. Okej, w takim wypadku wniosek następujący. Rogate głowy są najmniej niebezpieczne z głów Hydry, które mamy tym razem dostępne. Nie zmienia to faktu, że i tak prawdopodobnie zaraz albo zginę całkowicie, albo przynajmniej użyję moje odrodzenie na ten pokój. Wolałbym, żeby skończyło się tylko na odrodzeniu. Ale niestety znam swoje skill issue, wiem, że może skończyć się na tym, że zginę całkowicie, więc po prostu skupmy się na tym, żeby nie umierać tak na śmierć. No jednak nie chciałbym znowu umrzeć na śmierć, chcę chociaż tą Hydrę pokonać. Nie mówię, żeby przejść Elysium czy co nie, ale chociaż Hydrę chcę pokonać. Fajnie by naprawdę było. Dobra. Dobra, gin. Okej, jestem bliski śmierci, ale tak samo Hydra. Teraz kto pierwszy... Dobrze. Kto pierwszy kogo uderzy, udało się. Hydra po nas. Hydra po nas. Hydra już za nami. Diament zdobyty. Świetnie. To, że już później zacząłem nie wierzyć, że to się może udać. Powątpiewać zacząłem i tak dalej, ale jest! Udało się, mamy to. Więc możemy iść dalej. Zobaczymy tylko, co oferuję tutaj. Weźmy tylko to. Nic sprzedawać nie będę. Idźmy do Elysium. Tak, chyba sobie dotarliśmy najdalej, jak mi się kiedykolwiek udało, bo nie pamiętam, żebym kiedykolwiek pokonał cokolwiek znajduje się w Elysium. You know, if I was permanently dead, maybe I wouldn't mind all this. Kurczę,
Lizzie naprawdę wygląda ładnie, pięknie. Na pewno ci, którzy tutaj spoczywają, to są zadowoleni z tego powodu. Anyway. Mamy czyli te takie wiedźmy, tylko że białe. Podobał mi się tutaj ich nazwy, ale ja już oczywiście nie pamiętam. Jakaś kula motylków? Cokolwiek to jest, chyba warto byłoby tego się szybko pozbyć. Dobra. O, i pamiętam ich. To są dosłownie jakby coś ale może nie tyle co nasze kopie, ale wojownicy, którzy też mają różne techniki walki, podobne trochę czasami w movesetcie do naszych broni. Tak co najłatwiej byłoby chyba nazwać. Choć nie są identyczne. Chyba, że to są jakieś warianty, których jeszcze nie znam. Ale no, tak czy inaczej, młot. Tak z oskoku zadaje więcej obrażeń, tak z oskoku przebija wrogów i zadaje 900 opancerzeniu. Tak z odskoku to jest Y, a to jest takie... A to jest to. Okej. Wrócę nie tego akurat nic nie zmienia, ale... Jere, bo było na liście. Chociaż dobra, tak naprawdę to zmienia dużo. Bo jak jest ktoś, kto będzie miał pancerz, to mogę szybko pancerze przebijać. Okej. Dobra. Kurczę, nie, rękawice chyba są jedną z naprawdę potężniejszych broni, nawet w moich rękach pełnych nieogarniania i skilliśmy. Co tu mamy? Po zdaniu krytycznego, inny dostaje naznaczenie. Szczerze, z takich rzeczy... Wszystkie są świetne, ale bierzemy to, co jest na liście. Ciemność. Kusisz gro. Zgadzam się z tym, Hades. Zgadzam się, że to było nierozważne. Bardzo nawet bym powiedział, że jest to nierozważne. Ale za bardzo mnie podkusiło to, że ciemność. A ja akurat potrzebuję dużo ciemności i uwielbiam ciemność. I jak widzę, nawet sporo jej tutaj dostanę. 31. Mniej więcej tyle co za elity i tak dalej, więc będzie fajnie. Czy będzie zwiększony procent? Tak. 37 jest, czyli tak jak powinno, ileś tam procent więcej dostajemy. Ciemność albo sklep. Ciemność widzę, że to będzie trudniejsza, ale idziemy po ciemność. Jak już mamy ciemny przebieg, to ciemność przede wszystkim. Okej. Dobra. Kurczę. Idzie mi dziwnie dobrze, aż tak, że zaczynam się bać, że zaczynam umieć w to grać. Dosłownie, zacząłem się bać, że się naumiałem cokolwiek. No nie do pomyślenia, jakiś Jupiter. Czy tania podróba Jupitera ma umieć grać? No nie. Po prostu broń Boże, nie wolno. YouTuberzy mają nie umieć grać, mają mieć skillisiu, wszyscy mają się z nich śmiać. To wcale nie tak, że co niektóre osoby oczekują, że każdy YouTuber będzie perfekcyjny i umiał we wszystko perfekcyjnie. Skończę znowu, nie. Dobra, zobaczmy w takim wypadku, co tu mamy. Proszę życia. Jest życie. Dobrze. I możemy iść po Zeusa albo... Po Zeusa. A nie, jest alternatywna. Opcja, czyli serce. Wezmę serce. O! Co to za... autka? Fajne, takie malutkie autka. Fajne. Jakby coś chyba wybuchają na mnie. No to już takie fajne nie jest.
że sobie na mnie zdecydował, że chcą wybuchnąć. No nawet bardzo nie jest fajne. Wow. Jakim cudem ja to przeżyłem, to nie mam pojęcia. Ale dobra. Ciężka Afrodyta albo Artemida. Łatwa, idziemy na ciężką Afrodytę. Afrodyta ma potężniejsze rzeczy. Okej, okay, faktycznie Minotaur. Short one. It's a low blow, sir. I thought you were the big honorable type. You mock my sense of honor. Common tactic. Now prepare. Okej. Okej. Kurczę, pamiętam. Pamiętam to. Kurczę, nie. Zapomniałem już trochę o tym, że on jest tak w połowie jakby. Zawsze kojarzy... Nie wiem, czemu kojarzy mi się, że on jest finałem tutaj. No, ale jednak... Jest w połowie i co najlepsze... Ostatnio ponad rok temu chyba z nim walczyłem. Może nawet rok równy. A mimo to pamiętam, jak sobie z nim radzić, to jest... Przynajmniej dziwne, jak dla mnie. Po prostu moja pamięć szybko znika co do taktyk na jakichś bossów i tym podobnych rzeczy. A ty proszę. Nie wiem, czy ktoś mi wyjątkowo zapadła w pamięć przez to, że... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu go pamiętałem, ale... Dobrze? Co? Okej. O! Zaczyna jakieś dodatkowe efekty robić? Okej. Okej. Chcę muszę być ostrożniejszy trochę. Bo całkiem sporo bije. Swoimi ciosami. No następnego już nie przetrwam. No nie. Blisko było. Blisko było. Ale i tak jestem zadowolony z tego, co tutaj wyszedło. I tak wiem, że mu się wyszło, ale i tak wyszedło. Nawet sporo ciemności mamy, 6 kluczy. No, fajnie jest. Slain by the Minotaur once more. Now he's a real beast there, isn't he? But tell me something. Any progress on that autograph request of mine? Wait, znów? Tego nie pokonałem? Nope, none whatsoever. O. Bo myślę, że kiedyś już wygrałem. Nie wiem, może się mylę. Too bad, boy. Here you go, boy. Triple order, just the way you like it. Wait. Here's Orpheus. So, you had a run-in with the Minotaur out in Elysium, did you? Perhaps the only soul within this realm more bull-headed than you. Piękne. How long have you been waiting to use that line, father? Wouldn't put it past you to have sent the Bull of Minos to Elysium entirely so we could have this conversation now. You give me too much credit, boy. The Minotaur resides where he resides because of an entirely different arrangement. He's working for you, isn't he? You think he can stop me? Most in Elysium jump at the opportunity to do my bidding. Not that you know what that is like. Now go, see how you fare against the bull. Wow, pierwsza rozmowa, w której nie było aż tak dużo krzyków, wrzasków i irytacji. Okej. Wszystko w Elysium. Urno większej wartości, indeks kodeksu. Specjalny przedmiot stojak muzyczny. Pana zachodnia. Trochę rzeczy jest, ale tego diamentarczy nie będę użył na takie łachostki. Dobra, zobaczmy jeszcze jaka jest oferta. Uuu.
Powiem, że kuszące. Powiem, że kuszące, ale nie mogę. Nie mogę. I'd ask you to join me for a drink, lad, but I know you've a task ahead of you, and liquor dulls the senses. Fortunately so, under most circumstances except yours. Leave me to it, will you? And I'll have one for the both of us. Some other time, Achilles. Just checking in on you, but I'll be on my way again shortly. You are returned. You have met most of your Olympian relatives by now, child. Although the power of their blessings is fleeting here, they shall continue to support you as long as necessary. They all still think I'm headed to join them on Olympus. That's why they're helping me. They are helping you because you are family. Family with whom they do not yet have a complicated past. It's getting complicated pretty fast. Hey, okay. Pytanie tylko, w co tym razem będę inwestował. How about like this? Ja sobie uświadomiłem, że zapomniałem totalnie rzucać tym kamieniem. A może to by mi naprawdę pomogło. No cóż. Bywa i tak. W tym momencie będziemy kończyć. Ja tą ciemność na siebie wytrzymam, bo nie mam pojęcia, w co inwestować. Zobaczymy tylko, co kostek ma do powiedzenia. The eyeball soul thing that pops out when you beat them? You gotta squash those too, or else they'll grab their gear and come right back. Crush the souls of Elysium's exalted shades to stop them from regenerating over and over. I co, następne podejście będzie z łukiem. No kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że znowu łuk dostanie? A gdzie włócznia? Ja się pytam. Gdzie powrót tarczy? No cóż. Pomyślimy jeszcze, czy znowu dobry łuk, czy może wezmę właśnie sobie coś innego wbrew temu, co jest sugerowane. Jeszcze pomyślę. Może nawet włócznie wezmę. Jakby nie mam pojęcia. A teraz tak czy inaczej, no. Do zobaczenia ponownie innym razem. No i trzymajcie się. Hej, hej.